Cześć, witam serdecznie. W poprzednim odcinku, który miał mieć numer 130, powiedziałem przez pomyłkę 131. 131 to właśnie ten, który teraz nagrywam. Witam serdecznie. Bohaterem tego odcinka jest ostatni artysta, czy też ostatni zespół z mojej kolekcji na literę O. Po odejściu od zespołu Marka Grechuty Anawa, lider późniejszego Manamu, Marek Jackowski, współpracował również jako muzyk z zespołem Osian. Grupy Osian mam tylko jedną płytę. Ta płyta to Księga Chmur, numer katalogowy SX 1777. Płyta wydana w roku 1979. Osian to specyficzna grupa na polskiej scenie muzycznej, dlatego że grali tak zwany world music. I tutaj zdecydowanie przeważa muzyka instrumentalna. Nawet kwestia jest jedna, że ta Księga Chmur jest podzielona na tak zwane rozdziały. Rozdział pierwszy i rozdział drugi to strona pierwsza, natomiast rozdział trzeci, czwarty i piąty to strona druga. I nie wiadomo, czy była tego kontynuacja, dlatego że Osian zatytułował tę płytę Księga Chmur, tom pierwszy. Być może była tego jakaś kontynuacja. Z tego, co zdążyłem się zorientować, Osian na płycie winylowej nagrał cztery płyty, a wiadomo, Marek Jackowski po odejściu z Osiana na dobre zaangażował się w granie w zespole Manam, który oczywiście razem z Korą założył.